Telewizja Republika wita Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 9 kwietnia 2020 roku, no co za rok niezwykły. Zaczynamy od informacji o zakażeniach na wirus SARS-CoV-19. W tej chwili, wczoraj w Polsce doszło do 357 takich zakażeń. To jest wzrost o 7,9%. Razem mamy 5205 przypadków, z czego aktywnych, czyli ludzi, którzy faktycznie cierpią na tego wirusa, to w tej chwili jest 4824, 159 osób zmarło w wyniku zakażenia i infekcji, 222 zostały już wyleczone. O tym i nie tylko o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. O 7.54 pani Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, będzie naszym gościem. Potem Tomasz Kołodziejczak z wydawnictwa Egmont poleci nam, co czytać, by dziecko się nie nudziło. Paweł Piekarczyk, Bart publicysta, rozmowy. Bardzo, bardzo ciekawa. Serdecznie Państwa do niej zapraszam za 28. W godzinie, kiedy mówimy o gospodarce, będzie Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Wielkanoc na Bliskim Wschodzie w czasach zarazy. Jak to będzie wyglądało? My teraz o informacji wczorajszej. Rząd zdecydował się pomóc przedsiębiorcom, którzy nie mogą prowadzić swoich firm z przyczyn oczywistych. Wszyscy mamy ogólnonarodową kwarantannę od miesiąca. Dla nich, dla pracowników, po to, żeby utrzymać firmy, utrzymać ich płynność, przewidziano 100 miliardów złotych. W ramach tarczy finansowej ma to pozwolić na ochronę miejsc pracy, utrzymanie przez firmy płynności finansowej. Szczegóły planu, który ma obronić naszą gospodarkę przed skutkami kryzysu spowodowanego koronawirusem, przedstawił wczoraj prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Sedno naszego programu to już teraz co najmniej 100 miliardów złotych będziemy przeznaczać na potrzeby utrzymania miejsc pracy, utrzymania płynności firm, płynności przedsiębiorców. Dla tych firm, których obroty spadły w ostatnim czasie o 25%. Bo są też takie branże, w których obroty rosną, są też takie firmy, które radzą sobie jeszcze cały czas nieźle, choć ten kryzys uderza nas i poprzez kanał popytowy i podażowy i w związku z tym na pewno wielka część gospodarki na tym ucierpi. Dla 3/4 z tych 100 miliardów złotych nieoprocentowanych subwencji trafią one do firm zatrudniających do 250 pracowników, czyli mikro od 1 do 9 pracowników, małe od 10 do 49 i średnie od 50 do 250 czy 249 pracowników. Do tych firm trafi 3/4 tego programu, 75 miliardów złotych i będą to warunki takie, jakich do tej pory żaden wcześniejszy z polskich programów gospodarczych nie widział. Co bardzo istotne, żelazną zasadą naszego programu jest to, że nawet 75% tej subwencji będzie mogło być środkami bezzwrotnymi, będzie mogło być umorzona. Będą one udzielane na 3 lata i pierwsza spłata rozpoczyna się dopiero w drugim roku, a więc jest ten oddech na to, żeby firmy mogły odbudowywać tą swoją nadszarpniętą, nadwątloną pozycję rynkową, żeby chroniły swoje linie produkcyjne, chroniły miejsca pracy, chroniły udział w rynku, bo w ten udział w rynku chętnie wciskają się dzisiaj firmy zagraniczne. Żeby w pełni skorzystać z finansowania i z tej bezzwrotnej subwencji, wystarczy spełnić 2 proste warunki. Pierwszy to utrzymujesz działalność, drugi nie zwalniasz pracowników. Prostota jest bardzo ważną cechą tego naszego rozwiązania. Współdziałanie z rządem w zakresie realizacji tego programu polega przede wszystkim na zapewnianiu tego oddechu finansowego. PFR może emitować obligacje. Te obligacje, tak jak wszystkie inne, gwarantowane przez Skarb Państwa, znajdują się na rynku, kupują je banki, a my jakby stanowimy taką tutaj poduszkę. Banki wiedzą, że bank centralny jest aktywny na tym rynku i my obligacje możemy od banków komercyjnych skupować.
Kiedy państwo słyszycie o tych miliardach złotych przeznaczonych na gospodarkę, na wsparcie firm, warto pamiętać, że budżet państwa, całego państwa, wszystkich wydatków, który został uchwalony w zeszłym roku bez deficytu, no pewnie będzie nowelizowany, to 435 miliardów złotych. Więc mówimy o wsparciu dla przedsiębiorstw i pracowników miejsc pracy równych 1/4 budżetu państwa w całości. Zarażonych koronawirusem w Polsce przybywa według amerykańskich naukowców. Szczyt zachorowań w naszym kraju przypadnie 24 kwietnia. Tych prognoz nie potwierdza Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem szefa resortu wielu epidemiologów kluczowe dla rozwoju sytuacji będzie, jak Polacy zareagują w czasie świąt wielkanocnych. Sprawie przyjrzała się Magdalena Bałkowiec. Jak powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, w Polsce będzie wkrótce 20, a później nawet do 50 tysięcy zachorowań. Jak dodał, według danych resortu, zniesienie restrykcji w przemieszczaniu się w okresie świąt Wielkanocy mogłoby skutkować nawet 50% wzrostem zachorowań. Jednoczasowo na szczycie liczymy na to, że to nie będzie 40 tysięcy, tylko osób, które potrzebują hospitalizacji 10, kilkanaście tysięcy, ale jednocześnie przesuwamy ten szczyt coraz dalej, w związku z tym wypłaszczając go, w związku z tym tutaj dlatego te prognozy są co 2-3 dni zmieniane, no bo się okazuje, że jednak nasze interwencje jakoś przesuwają ten szczyt. Niestety nie działają na tyle, żeby zlikwidować epidemię, bo musielibyśmy mieć 3-krotnie większą redukcję kontaktów. Z kolei amerykańscy naukowcy z ośrodka badawczego The Institute for Health Metrics and Evaluation, których analizami posługuje się m.in. Biały Dom, przewidują, że kulminacyjny punkt epidemii koronawirusa w Polsce przypadnie w drugiej połowie kwietnia, a liczba ofiar śmiertelnych wyniesie 2 tysiące. Wszelkie teoretyczne projekcje będą miały się nijak, jeżeli Polacy zachowają się nieodpowiedzialnie, a sprawdzą się, jeżeli wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie. My jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju scenariusze. Mamy w szpitalach jednoimiennych ponad 10 300 miejsc. Mamy 1400 łóżek respiratorowych, ale mamy w odwodzie przygotowane kolejne oddziały, które możemy zamienić na oddziały zakaźne, czy szpitale, które możemy zmienić na szpitale zakaźne. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, wskazuje, że nawet gdy jesteśmy zarażeni koronawirusem, nie mamy na początku objawów, a już zarażamy innych. A najstarszą metodą walki z wirusem, jeśli nie ma na niego szczepionki ani leków, jest ograniczenie jego szerzenia. Jeśli chodzi o rozwój, decydują ludzie. Tym razem zadecydują ludzie w trakcie świąt. Jeśli powstrzymają się od rozłożenia prezentów, to będzie wszystko w porządku. Jeśli nie, no to będziemy mieli znowu gwałtowny skok, bo tak mamy co kilka dni po każdej ładnej niedzieli, co wskazuje, że pewna grupa ludzi po prostu się nie podporządkowuje. Jednak wiele osób mimo obostrzeń musi pracować, by ograniczyć ewentualne ryzyko zarażenia się. Część z nich decyduje się na maseczki ochronne. To nie maseczki są główną bronią. Bronią jest organizacja. Organizuje się w ten sposób, że dzieli się na grupy, które nie mają ze sobą kontaktu. Jeżeli coś zostanie wyeliminowane, to jedna grupa, jeden będzie chory, reszta na kwarantannę, reszta pozostali nie mieli kontaktu, w związku z tym nie ma problemu. Gorzej wygląda w służbie zdrowia, ale tu też są rozwiązania. Chociażby prosty namiot przed budynkiem, gdzie dokonuje się preselekcji w oparciu o temperaturę i kaszel. Maseczki oczywiście dla tych, którzy są zakażeni, popełnią podwójną rolę. Po pierwsze chronią przed wydalaniem wirusa na zewnątrz przez osobnika, po drugie informują wszystkich wokół, że on jest chory. Gorzej, kiedy pół miasta nosi maseczki, bo wtedy nie wiemy, kto jest chory, kto jest zdrowy. Jutro pojawią się nowe zalecenia rządu w sprawie koronawirusa. Te dotychczasowe obowiązują do 11 kwietnia. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. A już za kilka minut na antenie naszej stacji rozmowa z wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, panią Aliną Nowak. Zapraszam.